Witam wszystkich bardzo serdecznie, Gelek z tej strony i zapraszam Was na kontynuację w naszej grze The Last of Us. Gdzie poszedłeś? Dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, to zachęcam, zapraszam do subskrybowania, lajkowania oraz komentowania. Mamy zimę, jak widzimy, no i zabieramy się za polowanie, żeby coś móc zjeść. Niestety o pokarm musimy walczyć tutaj we własnym zakresie. O, jest. No. Ciekawe, czy Eli dogoni tutaj tego jelonka. A, tam jest, patrzcie. Widzę. No. Może tutaj już powolutku sobie przycupniemy. Oj! To był fatalny strzał. Niestety. Eli jest szybka, ale niestety jelonek jest jeszcze szybszy. No i gdzie on jest? Może tędy? Jest tutaj. O. Będziemy go tak ganiać. O. Spróbuję zejść z drugiej strony. Nie wiem, czy to jest dobry patent, ale za chwilę się okaże. Patrz pod nogi, Eli. No dokładnie. No. No i gdzie jest jelonek? Nie ma. Był, ale się zmył. Nie no, tu są jakieś ślady kopyt. Chyba. No ładnie. Nie mamy jelonka. Spokojnie. Mam cię! Kurde, ale szybki.
jeszcze żyjesz? No, powolutku, pomalutku. Co to za miejsce? Wszystko w porządku. To miejsce wcale nie jest straszne. No ciekawe. O, mamy pierwsze suweniry. Komiks. Super. Dzikie światło gwiazd, nieokreśloność. Kto chce, niech sobie przeczyta. Chowamy. No i rozejrzyjmy się tutaj, co jest jeszcze. O, mamy materiał wybuchowy, fajnie. Czyli jednak udało się. Albo ktoś inny zastrzelił Jelonka. Kto tam jest? Wyłazić! Witaj. Chcieliśmy tylko pogadać. Jeden głupi ruch i dostaniesz prosto między oczy. Ciebie to też dotyczy. Czego chcecie? Jestem David. A to mój przyjaciel James. Jesteśmy większą grupą. Kobiety, dzieci. Jesteśmy bardzo, bardzo głodni. Tak jak ja. Kobiety i dzieci też są bardzo głodne. Ale może moglibyśmy wymienić się czymś za to mięso? Czego wam trzeba? Amunicji? Broni? Ubrań? Antybiotyków. Macie jakieś antybiotyki? No pewnie. Mamy je w obozie. Możesz iść z nami. Nigdzie z wami nie pójdę. Twój koleś po nie skoczy. Jeśli wróci z lekarstwami, dostaniecie jelenia. Jeśli przyjdzie z kimś innym... To dostanę prosto między oczy. Dokładnie tak. Dwie butelki penicyliny i strzykawka. Pośpiesz się. No już. Wezmę tę strzelbę. Oczywiście. Cofnij się. Na pewno trochę mu to zajmie. Może schronimy się tam przed zimnem. Weź jelenia. Już. Wiesz, że nie powinnaś sama tu tak siedzieć. Lubię być sama. Rozumiem. Jak masz na imię? Bo co?
Wiesz, rozumiem cię. Nie ufasz nam. Jesteśmy całkiem obcy. Ale widzę, że zależy ci na tym kimś, kto jest chory. Jestem pewien, że nic mu nie będzie. Zobaczymy. Miałeś drugą spluwę? Wybacz. Wiesz co? Wolałbym, żebyś oddała mi moją strzelbę. Nie, masz swój pistolet. Mam nadzieję, że już strzelałaś. Zdążyłam poćwiczyć. No. O kurczę. Nie możemy pozwolić, żeby tu weszli. Dokładnie. Mam nadzieję, że go nie znajdą. Zabezpiecz okna! Dobra. Okej. Weźmy co się da. Dobra. Nie żartowałaś! Strzelasz z tego lepiej ode mnie! Okej. Okay. Pomóż mi! Dalej, dalej! Kolejni lecą. A, niech to. Duże stado! Pewnie przyszli za tobą! Może szli za tobą i twoim kumplem! Nieważne! Teraz wszystko tkwimy w tym po uszy! Tak, trzymaj, mała! Dobra. No nie. Oj. O Boże, idzie ich na nas cała chmara. Tak, widzę ich. Tak, trzymaj, mała. Dobrze, oby tak dalej. Bierz amunicję. Walcz to! Uciekajmy stąd! Dobra, mała! Tędy! Idź! Ja im zablokuję drogę! Obstawiaj schody! Gdzie dalej? Za mną, tędy. Okej. Pusto. Wiesz dokąd iść? Nigdy tu nie byłem. O, świetnie. Mamy szczęście. Czysto. Tędy. Jestem tuż za tobą. Jak się trzymasz? Nie musisz się o mnie martwić. Dobra. Trzymaj się blisko. I patrz pod nogi.
W porządku? Nic mi nie jest. Kolejny naskacze. Uciekaj stąd! No nie. Tu jest jeden. Dobra. 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 Jeszcze chyba jeden albo dwa. Nie, chyba to wszyscy. Chyba to wszyscy. Dobra, zbierzmy w tej chwili amunicję. Łuk tylko i to. No, trochę słabo. Tą broń. Dobrze by było troszeczkę amunicji tutaj zgromadzić, ale... ale słabo to wygląda, powiem wam. Dobra, chodźmy tu. Na szczęście surowców jest trochę. Wytwórzmy sobie apteczkę. Dobra. Tu jakiś szkielet, ale nic przy nim nie ma. A to normalnie możemy chodzić. To tyle plus. No ostro było. Było naprawdę ostro. Ale się udało. W porządku? Ale, tu jesteś. Chodź, drzwi są tutaj. Moment. Może coś się uda jeszcze zebrać. Są jakieś bomby. Powiem wam, że ja mu nie ufam temu gościowi, mimo iż nam pomaga, to jednak jakoś... Drabina się nam przyda. Widzę. To jednak ja mam co do niego jakieś pewne obawy. Jak tam się mam dostać niby tędy? Podsadź mnie! Okej, gotowa? Dobra, pośpiesz się i uważaj na mutanty! Wiem.
Tu jest jeden gdzieś. Tam na dole. O, jest, sobie spaceruję. Oj, nie to chciałem. Tu jest jeden. Tu jest. Chciałbym go ubić, ale... O, tu jest, dobra. Ha. Idzie pod spodem. Jak tu strzelić do niego, nie bardzo wiem. No nic, spróbujemy może z tej strony. On gdzieś się odsłoni. O, tu jest dobre miejsce. Dobra. Tu jest kolejny. A, i tu jeszcze jeden, tylko że ten jest z kolei za... Wszystko. Nic mi nie jest. Zobaczmy, czy tutaj... O, mamy nieśmiertelnik. Obejrzyjmy. No właśnie. Travis Kristoff, 283. Okej. Tu mamy jakąś szafeczkę. Co to takiego? Pistolet, nożyczki, woda. Dobra, zróbmy apteczkę. I teraz będziemy mogli zabrać materiały wybuchowe. Czy coś tu jeszcze jest? Chyba nie ma już więcej nic. Szkoda, że amunicji nam nie dała gra. Bo to akurat by się przydało. No dobra. Dajmy mu tą drabinę, niech wyjdzie. Okej. Trzymaj! Dawaj! Okej, ostrożnie. A, to tam on chce przejść. No dobra. Chodź! Tędy! Musimy się stąd jakoś wydostać. Damy radę. No co ty? Lepiej uważaj na słowa. Dobra, staruszku. O, tego nam było potrzeba. Musi być stąd jakieś wyjście. Butelki. Surowce. Super. Rany. Kto
Ktoś tu chyba już przegrał z zarażonymi. O Boże. Szukałem tych chłopców. Nieważne. Zabierz ich ekwipunek. Ja poszukam wyjścia. Dobra. Wypatruj rzeczy, które mogą się nam przydać. Cały czas to robię. Widzisz coś? Ślepy zaułek. Jak oni się poruszali w tym budynku. To co teraz? Musimy tu zostać. Co? A mamy inne wyjście? Jest. Śmierć. No tak. Przygotuj się. No i co? Dobra. No nie. Tu jest ciężko. Zarażeni! Co? Wielki bydla! O Jezu! Za tobą! Masakra. Nie bardzo mam czym już go atakować. Padnie czy nie padnie? Nie padł jeszcze, no. Dobra, udało się. Uff, zbierzmy co tam zostało.
Hej, mała! Tak? Wiesz, chyba nam się udało. Co ty nie powiesz? Co, nie cieszysz się? Znaczy, nie mogę w to uwierzyć. Sprawdzę most. Sprawdzaj. Ja się trochę wyleczę. Dobra. Weźmy co możliwe. Tu pusto, znaczy pusto, nic wziąć nie możemy. Zaraz zobaczmy, może teczkę jedną dorobimy chociaż. Niezłe pobojowisko. No nic więcej chyba już tutaj nam się... Chociaż jedną jeszcze tą dorobimy. Dobra. Dobra. I weźmy co się da. No tyle chyba. Posłuchaj. Żadnych zarażonych. Żadnych. A nie mówiłem? Dobra. Wracajmy do obozu. Ciekawe jak tam nasz jeleń. No, chyba że już ktoś go opędzlował. Naprawdę dobrze się tam spisałaś. Chyba całkiem niezły z nas team. Mieliśmy szczęście. Szczęście? Nie. Nie, szczęście nie istnieje. Wiesz, myślę, że nic nie dzieje się przez byle przypadek. Jasne. Naprawdę. I mogę to udowodnić. Widzisz, ta zima... była wyjątkowo ostra. Jakiś czas temu wysłałem małą grupę moich ludzi, żeby w mieście niedaleko poszukali jedzenia. Wróciło tylko kilku. Powiedzieli, że tamtych jakiś wariat po prostu zaszlachtował. A co ciekawe, ten wariat podróżował z taką małą dziewczynką. Widzisz? Nic się nie dzieje przypadkiem. Nie denerwuj się. To nie twoja wina. Jesteś dzieckiem. James, opuść broń. Nie ma mowy, David. Nie pozwolę jej uciec. Opuść broń. Daj jej te leki. Ludzie nie będą zadowoleni. Ale to już nie jest twój problem. Zejdź mi kurwa z drogi. Długo tam sama nie przeżyjesz. Mógłbym cię chronić. Nie, dzięki. Czyli widzieliście, jaka sytuacja. No tego by się chyba nikt nie spodziewał, chociaż... No właśnie. Wynośmy się stąd. Jaka!
Joel? Żyje? Żyje. Nie znalazłam zbyt dużo jedzenia. Ale... mam za to to. Przesuń rękę. Jesteś gotów? Wybacz. Wytrzymaj jeszcze. Już po wszystkim. Wyjdziesz z tego. No i trafili. O kurwa. Wytropili mnie. Dokładnie. Spróbuję ich stąd odciągnąć. Ale wrócę po ciebie. Ślady kopyt. Jest tutaj. Hej, mam ją! Chodź do tu! Na to czekasz, zastrzel ją! David powiedział! Jebać Davida! Strzelaj! Tam! Chłopcie ją! Nie daj się przejść! Mam cię! Wycofuję się! Ucieka! Jest! Ano. Kalus nie żyje. Gdzie się podział? Okay. Zsunęła się po zboczu, ale jej nie widzę. Jest tutaj, przy koniu! Czyli nas namierzyli. Dobrze, słuchajcie, ale to już w kolejnym odcinku. Tymczasem żegnam się z wami i do następnego. Przypominam oczywiście o subskrybowaniu, lajkowaniu i komentowaniu. Trzymajcie się, cześć!